Lubiłeś chodzić po górskich ścieżkach, podziwiać piękno zachodu słońca. Dzisiaj na Bożej hali gazdujesz i szlak do nieba nam wskazujesz. Biały pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty, zawołaj raz jeszcze, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Swoje ramiona świat cały bierzesz, to co słabe miłością leczysz. Swe wielkie serce ludziom dajesz, bo Ojcem naszym i bratem jesteś. Biały pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty, zawołaj raz jeszcze, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Gdzie się pojawiasz, niesiesz nadzieję na lepsze życie, pokoju pełne. Dziś cała Polska czeka na Ciebie ze swą modlitwą i świeżym chlebem. Biały pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty, zawołaj raz jeszcze, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi thank you.
Wśród wielu tematów, jakie podejmował w nauczaniu Jan Paweł II, problematyka rodziny zajmowała ważne miejsce. Papież sam chętnie powracał myślami do własnego domu rodzinnego, a także przypominał wiernym, jak ważna jest ta pierwsza wspólnota, w której każdy z nas przychodzi na świat. Ze wzruszeniem przybywał do swojego rodzinnego miasta Watowic. W 1999 roku mówił: miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, Kościół Chrztu Świętego. Pragnę wejść te wyższe drogi, by na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom. I by powiedzieć słowa, którymi wita się do mówników po powrocie z dalekiej drogi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A dom był tutaj, za moimi plecami przy kościelnej. Synowski montagu, całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność upatności Bożej za dar życia przekazane mi przez moich rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia. Rodzina jest skarbem dla każdego człowieka.
przygotowania prześwięcała się od słowa Chrystusa, tak by pomocowała. Pielęgnował nas nadzieję i budował na nowo Kościoła. I choć był największym autorytetem świata, każdego człowieka traktował jak brata. I nawet skrócone narody nawoływał do zgody, a różne religie nie stanowiły żadnych przeszkód. Papież świat objeżdżał cały, każda mu wieczka była droga. Sił nie szczędził, bo rozumiał, że wypełniał dany pokarm. I nowinę dobrą niósł gdzieś w najdalsze świata strony. Wciąż wędrował, nie ustawał, chociaż czasem był zmęczony. I to krótkie przypomnienie tego, co Jan Paweł II mówił, czego nas uczył, będzie dla nas wezwaniem do tego, by wracając dziś do domu, pamiętać w sposób szczególny o swoich rodzicach, rodzeństwie i dziadkach. Postarajmy się okazać im swoją miłość i wdzięczność za to, że po prostu są, że się nami opiekują. Niech to będzie dar dla każdego z nas, dla świętego Jana Pawła II, który teraz nieustannie stawia się za nami u naszego Ojca w niebie.